Polickiej Bibliotece trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Jest to 20. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Moja, Twoja, Nasza Biblioteka. Jubileusz rozpoczęła filia naukowa, w której odbyła się akcja Plant Crossing, polegająca na wymianie roślin. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich co roku właśnie w maju od 8 do 15 maja przeprowadza akcję. I my, biblioteki, staramy się przyciągnąć czytelników różnymi akcjami. No i między innymi ta akcja Plant Crossing, czyli wymiana roślin. Wymiana roślin, więc każdy z czytelników czy chętnych nie musi być czytelnikiem. Właśnie zachęcamy, żeby przyszli do biblioteki nawet pasjonaci na przykład roślin. Rośliny są do wzięcia, ale można oczywiście przynieść swoje też i zostawić, a ktoś inny przyjdzie i weźmie to. Więc chodzi o to, żeby była wymiana tych roślin. Podczas akcji można było wybrać także książki bądź czasopisma o tematyce roślinnej. Wśród osób odwiedzających tego dnia bibliotekę znaleźli się pasjonaci, którzy podzielili się swoimi roślinami. Przyniosłam z działki kilka rodzajów. Także, tak jak mówiłam tu pani Grażynce, floks płożący, czosnek żółty, rozchodnik, rojnik. I len trwały, niebieski, wieloletni. Także jeżeli ktoś będzie uważał sobie na działeczkę, to polecam z czystym sumieniem. Chodzę tu często na spacery i na drzwiach było ogłoszenie. I po prostu już od razu wiedziałam, że przyjdę. Mam dużo sadzonek, tu akurat wzięłam dwie większe rośliny. I przyszłam po jakieś maleństwa, co tu właśnie można sobie je zasadzić i zadbać od nowa. Osoby zainteresowane akcją mogą odwiedzić filię naukową, która mieści się przy ulicy Barnima w Policach i, jeżeli jakieś pozostały, wybrać sobie roślinę. Ponadto z okazji Tygodnia Bibliotek, który trwa od 8 do 15 maja, odbędzie się m.in. koncert muzyczny w wykonaniu Przemysława Habasińskiego i Andrzeja Wojnasa, prelekcja Mirosława Rutkowskiego o rajdach samochodowych i wyścigach, wernisaż malarstwa Magdaleny Nowickiej oraz spotkanie z pisarką Joanną Szczepkowską. Pełen wykaz akcji można znaleźć na stronie internetowej Polickiej Biblioteki. Pod koniec kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb odbyło się spotkanie, podczas którego autorzy serii książek pod tytułem Podziemny Szczecin opowiedzieli o tajemniczych zakątkach Szczecina. W grudniu ukazała się czwarta część książki, katalog pod nazwą Podziemny Szczecin 5 jest już w zasadzie przepełniony. No a dosłownie dzisiejsze nurkowanie w Archiwum Państwowym w Szczecinie otwiera no, zupełnie nowe możliwości, informacje i myślę, że ta opowieść o tajemnicach Szczecina będzie coraz bardziej pasjonująca. Autorzy książki, czyli Andrzej Kraśnicki, Izabela Grygorowicz i Michał Rębas, w swojej książce przedstawili fakty i autentyczne zdjęcia. Nie ma w niej fantazji ani domysłów. Czwarta część książki to opowieść o najnowszych odkryciach. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się o ciekawostkach, które nie zostały w niej umieszczone. I okazało się, że w Archiwum Państwowym w Szczecinie jest naprawdę gruba teczka zawierająca wszystkie informacje o basenach przeciwpożarowych, które powstały w czasie wojny w Szczecinie. Tych, które są takimi otwartymi basenami i tymi podziemnymi. I ten, który został odkryty na placu zgody, to jest pod numerem 3. Tu mamy Aleja Jana Pawła II i tu pomnik marynarza stoi. Czy jest pod nim zbiornik? Być może. Także takich obiektów tutaj jeszcze poukrywanych pod miastem jest całkiem sporo. Podczas spotkania wspomniano o podziemnych korytarzach znajdujących się m.in. pod Szczecińskim Zamkiem, Stadionem Pogoni Szczecin czy pod głównymi ulicami miasta. I okazało się, że pod ziemią jest taka autokonstrukcja. Z Izą wypełniona była wodą, tak? Wodę wypompowano i wtedy mogliśmy tam z Izą wejść do środka, wykonać pomiary, zdjęcia. No i przede wszystkim ustalić, o co tu wszystkim chodzi. Spotkanie odbyło się w bunkrze z czasów II wojny światowej, który znajduje się przy ulicy Spółdzielczej w Policach. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb gromadzi w nim pamiątki związane z historią Polic i fabryką benzyny syntetycznej.
W tym roku stowarzyszenie obchodzi 20-lecie działalności. 26 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów byłych pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police odbył się wernisaż malarstwa Izabeli Jamrozińskiej. Bardzo się cieszę, że możemy się Tobą pochwalić tutaj przed mieszkańcami Polic. Jeszcze się z czego cieszyć. Piękne obrazy, mam nadzieję, że będą się podobać wszystkim. Dla Izabeli Jamrozińskiej malarstwo jest grą barw, uwielbia hałaśliwe kolory, które widać było na jej pracach. Artystka mieszka w Policach i tworzy w technikach akryl, olej i pastel. Jest absolwentką Akademii Sztuki, a od ponad 20 lat prowadzi firmę plastyczną. Tego dnia zaprezentowała ponad 20 obrazów malowanych na płótnie. Wernisaż był okazją do rozmów o sztuce, życiu, inspiracjach, a także o troskach dnia codziennego. Przy Bankowej i Wysockiego ten plac taki jest i tam taka lampa stoi z takim jakby kołem, jakby to... Bociany gniazda. I tak sobie pomyślałam, że chciałabym zaprojektować, zrobić taką rzeźbę z ptakami. W spotkaniu wzięli udział bliscy artystki, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz wrażliwi i otwarci na świat miłośnicy lokalnej sztuki. Trud malarki nagrodzono szczerymi podziękowaniami, kwiatami i drobnymi upominkami. Padło wiele pozytywnych słów motywujących panią Izabelę do dalszej ciężkiej pracy artystycznej. Dla gości oprócz wrażeń artystycznych przygotowano słodki poczęstunek. ...27 kwietnia na stadionie przy ulicy Piaskowej w Policach uczniowie szkół podstawowych zmierzyli się w drużynowym trójboju oraz czwórboju lekkoatletycznym. W zawodach udział wzięły 4 szkoły – Polickie, 1, 3 i 8 oraz Szkoła Podstawowa z Przedsławia. Uczniowie brali udział w konkurencjach lekkoatletycznych, takich jak bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz dla uczniów starszych klas dodatkowo bieg na 600 metrów dziewczęta i 1000 metrów chłopcy. Zwycięzcami czwórboju w kategorii chłopców zostali uczniowie szkoły podstawowej nr 8 w Policach, a wśród dziewcząt uczennice z Przedsławia. W trójboju w obu kategoriach zwyciężyli uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Policach. 3-0-6.